Cześć, tym razem zapoznamy się z materiałami na podstawie naszego poprzedniego modelu Stonehenge. Zajmiemy się tym na podstawie Stonehenge z poprzedniego poradnika, no ale możesz też przetestować to na własnym obiekcie. Najpierw powinniśmy ogarnąć tryby widoku znajdujące się z prawej u góry. Pierwszy od lewej to wireframe, czyli widok siatki naszych obiektów. Jak go naciśniemy, to zobaczymy geometrię, z której zbudowane są wszystkie elementy na scenie. Drugi jest włączony domyślnie i nazywa się solid, czyli widzimy normalnie wszystkie obiekty, ale bez kolorów. Dalej jest lookdev. Ten tryb pozwala nam zobaczyć kolory i materiały, bez konieczności dodawania świateł na scenę. Oczywiście możemy dostosować to oświetlenie do swoich potrzeb. W zakładce shading po naciśnięciu tej kulki możemy wybrać sobie różne rodzaje oświetlenia. I ostatni przycisk to Rendered, czyli już ostateczny wygląd naszej sceny ze wszystkimi efektami, oświetleniem i materiałami. Do tych samych trybów można dostać się przyciskając Z i ruszając myszką w odpowiednim kierunku. Jest to bardzo szybki i wygodny sposób na zmianę widoku, bo nie musimy szukać guzików u góry. Dobra, fajnie, no ale mówiłem, że to już ostateczny efekt, a jak na razie słabo to trochę wygląda. Dodajmy światło, wejdź w Light i wybierz Sun. No i super, dodaliśmy słońce. Przesuń je trochę do góry, żeby było widoczne. I teraz możemy zacząć nim obracać. Można to zrobić ciągając za tą żółtą kropkę, albo normalnie, tak jak wszystkie inne obiekty, klawiszem R. Okej, mieliśmy dodawać materiały, więc zaczynamy z pierwszym. Zaznacz jakiś obiekt i przejdź do zakładki materiałów z prawej strony. Tutaj, żeby stworzyć nasz pierwszy materiał, wystarczy kliknąć przycisk New. Po dwukrotnym naciśnięciu na materiał możemy zmienić jego nazwę na jakąś bardziej odpowiednią, na przykład kamień. No fajnie, mamy materiał, ale nic się nie zmieniło. Dalej wszystko jest białe. Jak popatrzysz trochę niżej, to znajdziesz coś takiego o nazwie Base Color. Naciśnij na to białe pole i wybierz kolor, który ci odpowiada. Ja wybiorę jakiś szary. I dalej robimy to samo dla innych obiektów. Zaznaczyliście drzewa, kliknij New, zmień nazwę materiału i zmień kolor na taki, no raczej zielony. Tym samym sposobem pokoloruj ziemię i pień drzewa. Teraz fajnie by było powiedzieć Blenderowi, żeby pokolorował wszystkie liście na ten sam kolor, żeby nie trzeba było tego robić ręcznie dla każdego obiektu. Na szczęście jest na to sposób. Wybierz wszystkie niepokolorowane liście, a jako ostatnie zaznacz te zielone. Teraz przyciśnij Ctrl-L i wybierz Materials. Wszystkie zaznaczone elementy dostały ten sam materiał co pokolorowane liście. Czyli jak będziemy chcieli zmienić jeszcze raz kolor liści, możemy to zrobić dla wszystkich drzew naraz. Tym samym sposobem pokolorujemy też pień drzewa. Zaznacz wszystkie białe pnie, a jako ostatni wybierz ten brązowy. Przyciśnij Ctrl-L i wybierz Materials. Jak to wszystko już mamy, to pozostało tylko zmienić kolor Stonehenge. No i skończyliśmy naszą pierwszą scenę. Niedługo nauczymy się, jak ją zapisać jako obraz, żeby móc pochwalić się znajomym.